Jak generować grafiki za pomocą sztucznej inteligencji zupełnie za darmo? Cześć, z tej strony Janek i w tym wideo pokażę Ci aż trzy narzędzia, które Ci to właśnie umożliwią. Pierwszy z nich będziesz mógł obsługiwać całkowicie po polsku, czyli zapytania, to co chcesz stworzyć, możesz kierować w języku polskim. W drugim narzędziu lepiej jest użyć języka angielskiego, jednak na to również pokażę Ci rozwiązanie. No i trzecie narzędzie to absolutna nowość. Nie jest to narzędzie jeszcze dostępne na polskim rynku, dlatego będziemy musieli użyć VPN-a, trochę obejść ten system, abyś mógł z niego skorzystać, no i generować grafiki za pomocą sztucznej inteligencji zupełnie za darmo. Pierwsza aplikacja, którą chcę Ci pokazać do generowania grafiki za pomocą AI, to jest Copilot. Copilot jest to, można powiedzieć, taki chat GPT w wersji darmowej na sterydach. Dlaczego w wersji darmowej? No ponieważ jest on trochę bardziej rozbudowany niż ten chat w wersji 3 darmowy. Ma dostęp do internetu, może generować grafiki, ale jednak nie jest to moim zdaniem aż tak doskonała wersja jak ten chat GPT w wersji 4 płatnej. Ok, skorzystajmy to jednak z możliwości właśnie generowania grafiki i w tym czacie możesz to zrobić właśnie także w języku polskim. No więc napiszmy mu tutaj jakieś zapytanie. Stwórz grafikę przedstawiającą mężczyznę spacerującego po plaży z butelką wina w ręce. Kropka. W tle chcę, aby było widać zachód słońca, a po jednej stronie palmy, a po drugiej morze. Kropka. Ok, może nie o takie morze nam chodziło. Chodziło nam o to duże i głębokie. Palmy mamy wszystko poprawnie. Ok, w porządku. Zdajemy Enter. No i teraz czekamy chwilę na efekty. Ok, tak jak widzisz, wyskoczył nam tutaj błąd. On bardzo często wyskakuje, kiedy mamy połączenie z VPN-em, który będzie nam później potrzebny właśnie do korzystania z ostatniego narzędzia, które jeszcze nie jest dostępne w Polsce. Dlatego teraz muszę je wyłączyć. No i odświeżamy tutaj stronę. Skopiuję sobie to zapytanie, no i zróbmy nowy czat. Wklejam nasz prompt, dajemy Enter, no i zobaczmy, co on teraz tutaj zacznie tworzyć, czy już teraz wszystko się zgadza, czy dalej będziemy mieli jakieś komplikacje. Mam nadzieję, że już wszystko będzie działało. Co prawda czat musi tę chwilę pomyśleć, ok. Super, tak jak widzisz, dostaliśmy od razu cztery grafiki. Nie martw się tym, one nie są takie małe, nie mają takiej małej rozdzielczości. Aby pobrać obraz w pełnej rozdzielczości, wystarczy, że w niego klikniesz, a następnie masz tutaj właśnie możliwość jego pobrania, klikając właśnie w ten przycisk w pełnej okazałości. Przyjrzyjmy się temu zapytaniu, tutaj, co nam tutaj powstało. Mamy palmę, wszystko się zgadza, mamy morze, po drugiej stronie mężczyzny faktycznie się zgadza, jest zachód słońca, jest mężczyzna, jest butelka wina, więc w zasadzie wszystko się zgadza, co tutaj chcieliśmy zrobić. Na pozostałych zdjęciach mamy to samo, tylko można powiedzieć z innej perspektywy. O, czy ten ma butelkę wina? Na pewno? Tak, ale na jakąś latającą, więc trochę chyba tutaj to nie wyszło. No ale generalnie myślę, że poradził sobie tutaj z tym nieźle. Dobra, dalej co możemy fajnego zrobić akurat w tym czacie i w zasadzie chyba tylko w tym, pozostałe narzędzia nie mają takiej możliwości, to kontekst, czyli możemy kontynuować naszą rozmowę, mówiąc, co chcemy tutaj zmienić bez tworzenia promptu od nowa, tak? W innych narzędziach zazwyczaj trzeba tutaj stworzyć ten prompt od nowa, czyli napisać wygeneruj mężczyznę, który spaceruje po plaży i tak dalej, i tak dalej. W tle chcę, aby było widać statek, na przykład, tak? Albo aby, nie wiem, mężczyzna miał czerwoną koszulę, powiedzmy. A tutaj możemy to od razu zmienić, zmodyfikować. Napiszmy, powiedzmy, że było widać na tych wszystkich tutaj kolorach, czerwony może się będzie zlewał, więc powiedzmy, że chcę, aby mężczyzna miał zieloną koszulę. Albo zielony w sumie, no, jasno-zieloną, o może tak, jaskrawo-zieloną. Chcę, aby mężczyzna miał jaskrawo-zieloną koszulę. Koszulę, ok, on powinno być na końcu mniejsza. Dobra, dajmy Enter i zobaczmy, czy on teraz to zrozumie, czy poprawi. Powinien zrozumieć, w większości przypadków to rozumie i poprawia, wie, że chodzi o obraz i to jest wtedy stosowane. Czasami może się nieco wysypać, no i zacznie nam tutaj pisać jakieś głupotki, no ale teraz myślę, że powinien to zrozumieć. Poczekajmy jeszcze chwilę, bo widzimy tutaj faktycznie, no, dość długo się nad tym zastanawia. Nie wiem, od czego to zależy, no internet tutaj działa mi szybko, wcześniej czat odpowiadał bardzo dobrze, teraz faktycznie, no, trochę się nad tym zastanawia. Chcę, aby mężczyzna z obrazka miał koszulę w kolorze jaskrawo-zielonym. Ok, udało się, czat generuje nam tutaj nasz obrazek. No i super, tak jak widzisz, zapamiętał, nadal jest palma, nadal jest wino, nadal jest morze. I koszula jest zielona. Czy to jest jaskrawy? No to już tam kwestia uznania, ale myślę, że jest generalnie na pewno zielona. Właśnie tego się obawiałem, że później nie będzie tego widać na niektórych zdjęciach. Tutaj już ledwo widać, że to jest zielony kolor.
Tutaj już na pewno nie jest jaskrawy i powiedzmy, że jest zielony, ale na tym pierwszym, czy pierwszym i drugim jak najbardziej widać, że jest to kolor zielony, więc ja myślę, że ten czat bardzo fajnie się tutaj wpisuje, można to w ten sposób sobie udoskonalać, prosić, aby coś zrobił, dodał, zmienił i tak dalej. Dobra, przejdźmy do drugiego narzędzia. Leonardo AI jest to znacznie bardziej zaawansowane narzędzie i przeznaczone w zasadzie tylko i wyłącznie do tworzenia grafik i wideo, i ich modyfikowania. Ale nie ma już możliwości z nim rozmawiania takiego jak z czatem, no właśnie na przykład Copilotem. Ok, przejdźmy na stronę tutaj już zalogowani do aplikacji. Jeśli chcesz zobaczyć pełen poradnik, jak właśnie poruszać się po tym Leonardo, jakie on ma tutaj możliwości, bo jest ich tutaj naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo, no to zobacz mój pełen przewodnik po tej właśnie aplikacji. Tutaj podsyłam go do góry i będzie także na dole w opisie. Ok, co warto wiedzieć o Leonardo? Każdego dnia resetują nam się tutaj kredyty i mamy ich aż 150. Tak jak widzisz, ja już dzisiaj kilka wykorzystałem, dlatego mam ich nieco mniej. Każde zdjęcie to jest, można powiedzieć, często jeden kredyt, ale czasami jest tych kredytów zużywanych więcej. Od czego to zależy? Otóż zależy to od tego, jakich super funkcji, można powiedzieć, używasz w przypadku zdjęcia. Przejdźmy w generowanie grafiki, tutaj w tą zakładkę, aby ci to lepiej zobrazować. Na przykład, zobacz, tutaj mamy jakieś opcje wspierające, jakieś bardziej realistyczne zdjęcie, jakieś wsparcie, mamy też rozdzielczość i to wszystko wpływa na to, ile zostanie zużytych kredytów na każde wygenerowane zdjęcie. Wybierzmy sobie rozmiar zdjęcia, jaki chcemy. Załóżmy, że chcę, żeby to była właśnie ta duża rozdzielczość, a następnie możemy dostosować sobie jego proporcje, czyli czy to będzie kwadrat, czy to będzie coś innego. Możemy na przykład stawić 16:9, tak jak miniaturka na YouTubie, tak jak większość filmów jest teraz aktualnie robionych. W przypadku Copilota nie mieliśmy za bardzo takiej możliwości. Może da się to jakoś wymusić promptem, ale nie jestem co do tego przekonany, więc tutaj możemy sobie to z góry ustawić i to będzie wszystko naprawdę bardzo fajnie działać. Ok, kiedy sobie to wszystko poustawiamy, to tu do góry wpisujemy nasz prompt. Dalej musimy sobie tutaj go dostosować. Ja już sobie go tutaj wcześniej przetłumaczyłem, więc to zapytanie jest już tutaj dla nas gotowe. Co warto wiedzieć, jak to przetłumaczyć? Mamy w zasadzie kilka możliwości. Możemy zrobić to samodzielnie, jeżeli znamy perfekcyjnie język. Możemy użyć do tego tłumacza, na przykład Google, albo możemy poprosić na przykład ChatGPT, czy też Copilota, którego używaliśmy przed chwilą, aby właśnie nam przetłumaczył to zapytanie. Może to wyglądać po prostu, przetłumacz mi to na język angielski, albo jakoś bardziej zaawansowanie. Na przykład, to jest moje zapytanie do programu generującego grafiki. Chcę, abyś maksymalnie przerobił go tak, aby dokładnie pokazywał to ze szczegółami takimi, aby uwzględniał to i to i tamto. Albo po prostu stwórz dla mnie polecenie do generowania grafiki w języku angielskim, które będzie uwzględniało to, tamto. Tak, na szybko można coś takiego stworzyć. No i wtedy mając taki prompt, bo tutaj sobie wklejasz, ustawiasz, a następnie klikamy przycisk generuj. Zanim jednak to nastąpi, warto sobie dopasować tutaj styl. Tak jak widzisz, tutaj Leonardo ma dostępnych wiele styli, czyli zamiast pisać zrób mi to w stylu kreskówkowym, zrób mi to w stylu takim, możesz sobie wybrać któryś z tych stylów i ich jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. Jeśli chcesz zobaczyć więcej możliwości, jakie mają style, jakie dodawać, bo tutaj jest sporo, ale jest ich naprawdę jeszcze więcej, to zapraszam do pełnego poradnika, przewodnika po tej aplikacji. Możemy tutaj skorzystać na przykład z takiej opcji tutaj jak Dream Shaper, możemy tutaj skorzystać z takich opcji na przykład jak bardziej realistyczne zdjęcie, jak animowane 3D i tak dalej. Jest tutaj naprawdę sporo. Może spróbujmy sobie na przykład to zrobić właśnie w wersji animowanej. Tutaj było chyba wersja kinowa robiona, o ile się nie mylę, więc teraz spróbujmy to zrobić w wersji animowanej. Dalej, tutaj możemy też oczywiście dostosować sobie jeszcze inne opcje, ale to wszystko pomijam. Chcę tobie tylko pokazać, że to działa faktycznie i to generuje. Tak widzisz, poszły tutaj 4 kredyty, czyli 2 na zdjęcie, bo tu z boku wybraliśmy, że chcemy mieć 2 grafiki. No, czyli z prostej kalkulacji wynika, że 2 monety, 2 kredyty kosztuje 1 grafika. Ok, musimy chwilkę poczekać, myślę, że to pójdzie szybko. Tak jak widzisz, to wszystko działa perfekcyjnie, czyli Copilot miał jakieś tam swoje wewnętrzne błędy tutaj, działa to dobrze. No i mamy dostępną naszą grafikę. Możemy w nią kliknąć oczywiście, aby ją powiększyć. Czy to
ten mężczyzna ma model Kevina, no nie wiem. No może dlatego, że miał być animowany, więc chyba średnio, żeby miał jakiś alkohol, może to mieć faktycznie sens. Ale widać, że styl jest animowany i faktycznie fajnie to tutaj, moim zdaniem, wygląda. Oczywiście można zastąpić butelkę wina czymś innym i zobaczyć, co tam dalej z tego wyjdzie. Na przykład, tak jak tutaj mieliśmy niżej w tym stylu kinowym, coś takiego generowane. No, ta butelka trochę wygląda na za dużą, ale jest. Okej, co można z tym zrobić? Najeżdżając na zdjęcie, klikasz po prostu w ten przycisk, aby sobie pobrać tą grafikę. No i automatycznie wyskakuje wtedy pobieranie, możesz ją zapisać. Tutaj jest dostępne więcej przycisków, które umożliwią Ci powiększenie zdjęcia, rozszerzenie perspektywy albo jakąś delikatną zmianę, ale to pokazuję, tak jak wspomniałem, w pełnym przewodniku. No i przechodzimy teraz już szybko do trzeciej aplikacji. No i super, ostatnie narzędzie od Google, które chcę tutaj pokazać do generowania grafiki za pomocą AI, to jest właśnie ImageFX. Link do tego narzędzia, tak samo jak i do Copilota i Leonardo AI, znajdziesz niżej w opisie. Dzięki temu będziesz mógł dołączyć na lepszych warunkach promocyjnych, na przykład do Leonardo. Ok, jak to działa? Już Ci pokazuję. Mamy tutaj do wpisania swój prompt. Ja użyję tego, co nam tutaj zaproponowało, czyli no, osobie jakiejś tam medytującej w lesie w specjalnych warunkach. Ok, dajemy sobie tutaj więc ten tab. I co możemy dalej z tym zrobić? Możemy oczywiście sobie rozbudować ten prompt. Możesz tu napisać cokolwiek tylko chcesz. Może to być ten statek, który generowaliśmy wcześniej. Przepraszam, człowiek ze statkiem gdzieś tam na morzu. Ale bazujmy na tym. I tutaj możemy skorzystać jeszcze z dodatkowych udogodnień. Na przykład tutaj, zobacz, mamy photorealistic. Jak sobie w to klikniemy, to dodaje nam się tutaj taka fajna zmienna. Zmienna, bo możemy kliknąć w nią i sobie to bardzo łatwo, fajnie przełączyć, żeby to nie było na przykład fotorealistyczne zdjęcie, tylko żeby to było na przykład abstrakcyjne albo surrealistyczne, tak? Więc zmieńmy faktycznie, żeby to było na przykład surrealistyczne. Zobaczymy, co z tego tutaj wyjdzie. Albo nie będzie z powrotem ten fotorealistyk, bo to już było i tak psychodeliczne, więc już zostanie może w tym klimacie. Żeby tutaj się wzajemnie to jakoś bardzo nie zazębiało. Dalej mamy handmade, mamy jakieś inne opcje. To wszystko możesz sobie tutaj po prostu dodać i w taki sam sposób później dalej zmienić, tak? Czyli mamy to i czy ma być ilustracja, czy ma to być na przykład malowane, czy ma to być coś innego. Jeśli stwierdzasz, że jednak tej zmiennej tutaj nie chcesz, czy tego słowa po prostu, no to wystarczy, że zrobisz tutaj i po prostu je usuniesz. Tak samo jak każde inne słowo byś chciał po prostu usuwać. Ok, gdy jesteśmy gotowi, gdy wszystko jest tak jak powinno, no to klikamy standardowy przycisk tutaj generuj. Teraz pozostało nam tylko i wyłącznie poczekać chwilę. Myślę, że porównywalnie jak w przypadku Leonardo, może nieco dłużej i za moment tutaj pojawią nam się efekty tych tutaj prac. Tylko pamiętaj, bardzo ważne, żeby użyć tutaj VPN-a, bo w przeciwnym wypadku no, w ogóle się nie będziesz mógł zalogować na tą stronę, założyć tutaj konta i z niego korzystać. Logujesz się tym bardzo prosto przez swoje konto Google. No ok, mamy tutaj gotowe nasze grafiki. Poszło chyba w sumie szybko. Tak jak widzisz, możemy sobie ją tutaj powiększyć. Możemy sobie fajnie od razu zobaczyć, jaki tutaj był prompt użyty, więc możemy sobie go skopiować, aby go dalej gdzieś tam używać. Możemy też w łatwy sposób sobie po prostu pobrać to zdjęcie, klikając oczywiście ten przycisk do pobrania, albo możemy je sobie dalej tutaj jakoś dostosowywać. Możemy zmieniać jakieś inne tutaj rozwiązania, inne możliwości, więc jest tutaj kilka ciekawych opcji, które można się tutaj im przyjrzeć i zobaczyć, co z tego wyniknie. Spróbujmy w takim razie jeszcze zrobić to w innym stylu, na przykład nie będzie ten surrealistyczny. Zrób generuj i zobaczymy, co nam z tego tutaj stworzy. Ok, i są gotowe nasze nowe zdjęcia. Więc możemy sobie oczywiście tutaj też powiększyć, możemy sobie je zobaczyć, jak to wygląda. Więc myślę, że wygląda naprawdę fajnie, przewijać można sobie wygodnie tutaj strzałkami, zobaczyć te wszystkie tutaj prace. Myślę, że te narzędzia są naprawdę ciekawe, no i Ci się przydadzą. Tak więc jeśli chcesz poznać więcej narzędzi sztucznej inteligencji, poznawać jej możliwości, wiedzieć jak z niej jeszcze lepiej korzystać, zarówno w życiu codziennym, jak i w pracy, to koniecznie obserwuj mój profil. A jeśli potrzebujesz jakiejkolwiek pomocy, czy masz pytania związane z tym tematem, śmiało zadaj je w komentarzu. Do zobaczenia w kolejnym wideo. Cześć!